Witaj na kanale nauka.pl. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Grupa Poetycka Skamander. Skamander. Ogólne informacje o grupie. Skamander to nazwa jednej z najbardziej znanych grup poetyckich w polskiej literaturze. Grupę tworzyło pięciu poetów: Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz oraz Jan Lechoń. Poza pięcioma głównymi członkami mówi się o tak zwanych satelitach Skamandra czyli poetach, którzy przez pewien czas byli związani z grupą. Do najbardziej znanych satelitów Skamandra należą Maria Pawlikowska Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Jerzy Libert czy Władysław Broniewski. Skamander był również tytułem miesięcznika wydawanego przez poetów w Warszawie w latach 1920-29, a później jeszcze 1935-39. Nazwa grupy pochodzi od nazwy rzeki przepływającej obok Troi, opisywanej w starożytnej mitologii. Nawiązuje również do twórczości Stanisława Wyspiańskiego, a dokładniej do jego sztuki Akropolis, w której pisze o skamandrytach. Za okres właściwej działalności grupy uznaje się przedział między rokiem 1918 a 1926. Początki istnienia grupy są związane z działalnością poetów w piśmie prowadzonym przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego Pro Arte et Studio. To w nim właśnie Julian Tuwim opublikował swój słynny i kontrowersyjny wtedy wiersz pod tytułem Wiosna. Ze Skamandrem związana jest również kawiarnia pod Pikadorem, w której występowali poeci, wygłaszając swoje wiersze. Poezja Skamandrytów odznaczała się dużą różnorodnością. Grupa nie tworzyła konkretnego programu poetyckiego, w którym jej członkowie określiliby swoje cele, dążenia czy preferowane formy literackie. Za cechę łączącą poezję wszystkich pięciu poetów wymienia się jednak dążenie do wzorów klasycyzmu, czyli wywodzących się z tradycji starożytnej Grecji i Rzymu. Wspólnych wszystkim twórcom było wiele tematów, które podejmowali w swoich wierszach. Deklarowali, że chcą być poetami dzisiejszego dnia. Tak więc w ich utworach widać właśnie tematykę współczesną, aktualną, między innymi związaną z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Rolę poety postrzegali zupełnie inaczej niż poeci epoki romantyzmu czy młodej Polski. Artysta powinien być zaangażowany w bieżące życie polityczne. Poeta jest dla nich raczej rzemieślnikiem pracującym ze słowem niż mickiewiczowskim wieszczem. Punktami wspólnymi twórczości Wielkiej Piątki są również zbliżający się do potoczności język oraz wyrażanie radości i zachwytu nad życiem. W ich poezję wkracza codzienność. Sprawy zwykłych ludzi. Na poezję Skamandra duży wpływ miały także prądy artystyczne przybywające z innych części świata przede wszystkim ekspresjonizm i futuryzm. Mimo pewnych punktów stycznych ich poezji, każdy ze Skamandrytów był indywidualnym i niezależnym twórcą. Dlatego przyjrzyjmy się po kolei wybranym utworom każdego z nich. Julian Tuwim. Julian Tuwim urodził się 13 września 1894 roku w Łodzi. Studiował filozofię oraz prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Jego pierwszy tom poetycki to Czyhanie na Boga z 1918 roku. Inne znane zbiory poety to m.in. Sokrates Tańczący rzecz Czarnoleska. Bal w operze. Na początku II wojny światowej wyjechał do Francji. Do kraju wrócił w 1946 roku. Zmarł na atak serca w pensjonacie w Zakopanem 27 grudnia 1953 roku. Jednym z najbardziej znanych wierszy Tuwima jest wiersz pod tytułem Do Krytyków. Jest to wiersz stychiczny. Czyli bez podziału na strofy. Składa się z siedemnastu nieregularnych wersów. A w maju zwykłem jeździć szanowni panowie, na przedniej platformie tramwaju. Miasto na wskroś mnie przeszywa. Coś się tam dzieje w mej głowie. Pędy, zapędy, ognie ogniwa wesoło w czubie i w piętach. A najweselej na skrętach, na skrętach koliście, zagarniam zachwytem ramienia, a drzewa w porywie natchnienia szaleją wiosenną wonią, z radości pęka ponkowie, ulice na alarm dzwonią, maju, maju. Tak to jadę na przedniej platformie tramwaju, wielce, szanowni panowie. Wiersz Tuwima opisuje bardzo zwyczajną, prozaiczną sytuację. Przejażdżkę miejskim tramwajem. Opis jest dynamiczny, radosny. Doskonale oddaje uczucia podmiotu lirycznego, jakie musiały mu towarzyszyć w trakcie przejażdżki. Tuwim nadaje energiczności swoim wersom na przykład dzięki połączeniu podobnie brzmiących słów. Pędy, zapędy, ognie, ogniwa. Pęka ponkowie? Utwór przepełnia zachwyt nad przedstawianym zdarzeniem oraz otaczającym podmiot liryczny krajobrazem. Podczas jazdy podziwia drzewa, które szaleją wiosenną wonią i kwitnące ponki kwiatów. Oszałamia go także sam miesiąc maj, ale jeszcze bardziej niż natura, zdaje się go urzekać. Samo miasto. Miasto na wskroś mnie przeszywa, wykrzykuje wręcz bohater. Tramwaj i szybka jazda stają się symbolami pędu życia w mieście i samego miasta. Tuwim podkreśla swoją wesołość i zadowolenie licznymi wykrzyknieniami. Wiersz Tuwima jest więc piękną i prostą pochwałą życia, radowania się zwyczajnymi rzeczami. Oraz wyrazem zachwytu nad życiem miejskim. Jednak każdego czytelnika powinien koniecznie zastanowić tytuł utworu. Co miałoby oznaczać skierowanie tego banalnego na pozór wiersza do krytyków literackich. Możemy to zinterpretować jako swoistego rodzaju manifest postawy poetyckiej i roli artysty. Tuwim postuluje w swoim wierszu. Całkowitą swobodę artystyczną. Ważne są tutaj okoliczności powstania wiersza. Był on bowiem napisany po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W nowych warunkach poezja nie musi już być skupiona na tematyce wysokiej, narodowo wyzwoleńczej. Poeta może wybrać najbardziej prozaiczny temat swojego utworu, taki właśnie jak opisywana jazda tramwajem. Skierowanie utworu do krytyków, którzy to przecież oceniają dzieła literackie, wskazuje na to, że Tuwim nie dba o ich zdanie, jeśli nie spodoba im się jego wizja poezji. Antoni Słonimski jest drugim z Wielkiej Piątki. Poeta urodził się 15 listopada 1895 roku w Warszawie. Na początku swojej kariery pisarskiej. Tworzył sonety zebrane w pierwszych tomach sonetach i harmonii. Później napisał poemat Czarna wiosna, utrzymany w stylu ekspresjonistycznym. Poza poezją, Słonimski uprawiał także publicystykę, która stanowi ważną część jego dorobku. Artysta zmarł 4 lipca 1976 roku w Warszawie. Wart analizy jest wiersz Credo. Słowo credo pochodzi z łaciny, oznacza wierze. Określa ono zbiór zasad, wierzeń, którymi ktoś kieruje się w życiu, najważniejszych praw. Co w swoim credo wyznaje słonimski? Tak zaczyna swój wiersz. Łotrem jest, kto w młodości znosi kompromisy, kogo nęci brzuch pełny lub wypchana kiesa. Łotrem jest kto nie marzy, jak ten z Cervantesa, aby słońca dosięgnąć złotym ostrzem spisy. Podmiot liryczny zaczyna od surowej, bezwzględnej zasady. Godzenie się na kompromisy w młodości jest wręcz barbarzyństwem, grzechem. Ktoś, kto je znosi, jest nazwany łotrem. Przywołany zostaje przykład bohatera utworu Cervantesa. Słynnego rycerza Don Quixota, który był marzycielem i idealistą. Jego szlachetna naiwność i heroizm, syzyfowe dążenie do dosięgnięcia słońca są przedstawione jako najwyższe wartości, jakie powinny przyświecać młodym ludziom. Godzien wzgardy, kto jeno pełnej szuka misy i kto iskier mieczami śmiałości nie krzesa. Kogo wstrzyma w zapędzie ostrożności kresa, Kto nie lata jak orły, lecz stąpa jak lisy. Młodość winna być nagła i ostra jak klinga, Chwale życia pruć chyżo jak łódka wikinga, Śmiałym okiem w najdziksze przenikać ostępy. Nim przezornej starości wiek nadejdzie tępy, Zanim los orle skrzydła łamiący na strzępy Nie zmieni piór skrzydlatych, na pióra flaminga. Wiersz zbudowany jest z czterech strof. Dwie pierwsze składają się z czterech wersów, dwie ostatnie z trzech. Układ rymów dwóch pierwszych strof prezentuje schemat ABBA. Rymy w strofach trzywersowych układają się we wzór A, A, B, 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 A. Credo Kredo słonimskiego. Należy do liryki pośredniej. Podmiot liryczny nie ujawnia w nim swojej osobowości. Ton wiersza jest wzniosły, surowy i patetyczny. Przybiera nawet charakter pouczenia. Podmiot liryczny nie tylko wskazuje, jacy powinni być młodzi ludzie, ale też krytykuje ich, jeśli tacy nie są. Mówi na przykład, że są godni wzgardy. Wiersz Słonimskiego jest wyrazem uwielbienia młodości, która oznacza siłę, energię, upór, śmiałość, dążenie do ideałów, bezkompromisowość. To według podmiotu lirycznego najpiękniejszy, najbardziej wartościowy czas w życiu człowieka. Starość, na zasadzie kontrastu, została przedstawiona jako przezorna i tempa. Podcinająca skrzydła. Flaming jest ptakiem nielotem. Jego skrzydła nie pozwalają mu się wzbić w powietrze. Z perspektywy poety są więc bezużyteczne. Podmiot liryczny w Credo nawołuje do korzystania z siły, jaka drzemie w młodości. Marnowanie jej jest dla niego równoznaczne z grzechem złamaniem najważniejszych praw świadczy o tym styl wiersza surowy ton mówiącego użyte słownictwo w tym z zakresu militarnego porównujące młodość do łodzi wikinga młodość nie powinna poddawać się banalnym rozwiązaniom prozaicznym potrzebom takim jak ślepe dążenie do napełnienia kiesy czyli bogactwa czy pełnej misy czyli uczt i dostatku jest przeznaczona do wyższych celów. Symbolizuje ją orzeł w locie. Tym dostojniejszy, że przedstawiony w kontraście do niepotrafiącego latać flaminga. Apologia młodości, to jednocześnie apologia pełni życia, jego witalności, siły i nieograniczonych możliwości. Kazimierz Wierzyński. Kazimierz Wierzyński urodził się 27 sierpnia 1894 w Drochobyczu. Nazwisko jego rodziny brzmiało wtedy Wirstlein. Dopiero kiedy Kazimierz miał kilkanaście lat, rodzina wystąpiła o jego zmianę na Wierzyński. Poeta studiował w Krakowie, Wiedniu i Lwowie. Zdobywał edukację literaturoznawczą. Historyczną i filozoficzną. Jego pierwszym tomem poetyckim był tom zatytułowany Wiosna i Wino z 1918 roku. Inne tomy twórcy to np. Wróble na dachu, Wielka Niedźwiedzica czy Kurhany. Wiersz pod tytułem Zielono mam w głowie pochodzący z tomu Wiosna i Wino. Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną, Na klombach mych myśli sadzone za młodu, Pod słońcem, co dało mi duszę błękitną I które mi świeci bez trosk i zachodu. Rozdaję wokoło mój uśmiech bukiety, Rozdaję wokoło i jestem radosną Wichurą zachwytu i szczęścia poety, Co zamiast człowiekiem, Powinien być wiosną. Wiersz składa się z dwóch czterowersowych strof. Jest rymowany, a układ rymów obrazuje schemat ABAB. Główny chwyt konstrukcyjny wiersza opiera się na metaforze, która przedstawia umysł podmiotu lirycznego jako ogród lub park. Zielono mam w głowie, jest przykładem liryki bezpośredniej. Podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie i dzieli się własnymi przemyśleniami. Pierwsza strofa stanowi opis ogrodu. Myśli podmiotu lirycznego to obraz bardzo radosny i optymistyczny. W ogrodzie kwitną fiołki. Dusza bohatera jest błękitna, czyli lekka, a dzięki świecącemu słońcu nie ma żadnych trosk i zmartwień. Strofa druga jest bardziej refleksyjna. Podmiot liryczny wyjawia, że sam jest poetą. Jego uśmiech został porównany do bukietu, który rozdaje ludziom wokoło siebie. Podkreślone zostaje to, że jest szczęśliwy, radosny, pełen energii. Jestem radosną wichurą zachwytu i szczęścia poety. Na zakończenie Podmiot liryczny stwierdza, że poeta nie powinien być człowiekiem, ale powinien być wiosną. Być może pierwsza strofa nie porównuje głowy poety ściśle do ogrodu, ale właśnie do wiosny, czasu ogólnego rozkwitu natury, rodzenia się do życia roślinności, pełnego beztroski i słońca. Podmiot liryczny realizuje poniekąd to, o czym sam pisze w strofie drugiej. Jego głowa, umysł, a więc on sam, jest wiosną. Jako poeta rozdaje uśmiechy, jako wiosna bukiety. Wierzyński w ten sposób daje wyraz swojego spojrzenia na sztukę, rolę poety i poezji. Taki właśnie artysta, pełen siły, optymizmu, radości, jest według niego pożądany. Powinien być świeży, urodzajny i radosny niczym wiosna. Jarosław Iwaszkiewicz Jarosław Iwaszkiewicz urodził się 20 lutego 1894 we wsi Kalnik na terenie dzisiejszej Ukrainy. Pierwszy ważny zbiór jego poezji to tom Oktostychy z 1919 roku. Charakteryzuje go bardzo duża wrażliwość poety na kolory i malarski sposób przedstawiania świata. Następnie wydaje takie zbiory jak Dionizje czy Księga Dnia i Księga Nocy. Poza poezją Iwaszkiewicz pisał także doskonałe opowiadania, np. Tatarak, Panny z Wilka, Brzezina, Młyn nad Utratą. Zmarł 2 marca 1980 w Warszawie. Wiersz Iwaszkiewicza pod tytułem Erotyk pochodzi z tomu Oktostychy. Oktostych to nazwa konkretnego typu wiersza, który składa się z czterech dwuwersowych strof. Tak właśnie jest zbudowany utwór Iwaszkiewicza. Więc plamiąc mojej psyche nadwiślański gotyk. Jak jaskrawe barokko wykwitł w niej erotyk. Lecz zaraz wszystkie pazie z obrazów wandajka, Kłaniając się uprzejmie, rzekły, że to bajka. I wionąwszy błękitnym strusich piór trzęsieniem, że cokolwiek pomyślę, jest tylko marzeniem. A potem, gdy uczułem na ustach ust dotyk. Że wszystko, co wymarzy, to ten tu erotyk. Na przykładzie erotyku widać charakterystyczną cechę twórczości Iwaszkiewicza, która polega na wprowadzaniu odbiorcy w sytuację, na znalezienie w której nie był do końca przygotowany. Jakby wszedł do pokoju w trakcie opowiadania jakiejś historii świadczy o tym choćby początek wiersza. Zaczynający się od spójnika więc, który wskazuje na to, że jest to kontynuacja jakiejś myśli. Tytuł utworu sygnalizuje gatunek literacki, jakiego ma się spodziewać czytelnik. Erotyk to utwór o tematyce miłosnej, często poświęcony miłości zmysłowej. U Iwaszkiewicza nie ma typowego wykorzystania tego gatunku. Dosłownie podmiot liryczny mówi tylko o dotknięciu się ust. Cała reszta jest poetyckim, metaforycznym wyobrażeniem doznań zmysłowych. Erotyk jest przykładem liryki bezpośredniej. Podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Bardzo dużo mówi o własnych wrażeniach. Pomyślę, uczułem, wymarzę. Informuje nas również o tym, że jest poetą, bowiem z jego marzeń powstał czytany właśnie erotyk, czyli wiersz. Poeta jest wszechstronnym artystą. Nie tylko pisze wiersz, ale bezpośrednio nawiązuje do malarstwa flamandzkiego malarza barokowego Antona Van Dycka. Wykorzystuje motywy malarskie z jego twórczości, takie jak postacie paziów i ptasich piór. Wiersz Iwaszkiewicza, mimo że nie jest typowym erotykiem, jakiego mógł się spodziewać odbiorca, ma z nim wiele wspólnego. Jest przepełniony zmysłowością, poetycko oddziałuje na zmysły. Czujemy dotyk ust. Widzimy błękitne kolory upierzenia i słyszymy jego trzęsienie. Te wszystkie zmysłowe wrażenia poeta przenosi do swojego wiersza. Jan Lechoń. Jan Lechoń był najmłodszym z członków skamandra. Urodził się 13 marca 1899 roku w Warszawie. Naprawdę nazywał się Leszek Sarafinowicz. Już w bardzo młodym wieku zaczął pisać wiersze. Tomem poetyckim, który przyniósł mu wielką sławę, był Karmazynowy Poemat, wydany w 1920 roku. Inne jego tomy to m.in. srebrne i czarne, aria z kurantem. Lechoń zmagał się z problemami osobistymi, cierpiał na depresję. Popełnił samobójstwo 8 czerwca 1956 roku w Nowym Jorku. Jednym z najbardziej znanych wierszy Lechonia, a zawartym w tomie karmazynowy poemat, jest wiersz pod tytułem Herostrates. Tytułowy bohater był starożytnym szewcem, który pragnął za wszelką cenę zdobyć sławę. Żeby osiągnąć swój cel, posunął się do wielkiej zbrodni przeciwko Bogom, spalił świątynię Artemidy w Efezie, tak zwany Artemizjon, uważany przez Greków za jeden z siedmiu cudów świata. Wiersz Lechonia jest zbudowany z dziewięciu strof, a każda strofa składa się z czterech wersów. Tak zaczyna się utwór: Czyli to będzie w Sofii, czy też w Waszyngtonie, od egipskich piramid do śniegów tobolska, na tysiączne się wiorsty rozsiadła nam Polska, papuga wszystkich ludów w cierniowej koronie. Podmiot liryczny zaczyna od opisania sytuacji, w jakiej znajdują się Polacy. W wyniku zaborów, bardzo wielu z nich było zmuszonych do emigracji, porzucenia swojej ojczyzny. O tym, jak daleko rozeszli się oni po świecie, mówi właśnie początek wiersza Lechonia. Porównanie Polski do Papugi narodów nawiązuje do grobu Agamemnona Słowackiego. W którym poeta wykorzystał taki środek poetycki. Polsko, lecz ciebie błyskotkami łudzą Pawiem narodu byłaś i papugą, a teraz jesteś służebnicą cudzą pisze Słowacki. Lechoń dodaje jeszcze określenie w cierniowej koronie, które budzi skojarzenia z romantycznym nurtem mesjanizmu, mówiącym o Polsce jako o Chrystusie narodów. Od piątej strofy podmiot liryczny z opisywania sytuacji swojego narodu przybiera bardziej emocjonalny i bezpośredni ton. O zwalcież mi łazienki królewskie w Warszawie, bezduszne zimnym rylcem drapane marmury, pokruszcie na kawałki gipsowe figury, a cerę skłosonośną utopcie mi w stawie. Czy widzisz te kolumny na wyspie w teatrze? Co widok mi zamknęły daleki na ścieżaj, ja tobie rozkazuję, w te słupy uderzaj i bij w nie, aż rozkruszysz, aż ślad się ich zatrze. Jeżeli gdzieś na starym pokaże się mieście i utkwi w was kiliński swe oczy zielone, zabijcie go, a trupa zawleczcie na stronę i tylko wieść mi o tym radosną przynieście. O coraz bardziej emocjonalnym stosunku podmiotu lirycznego do tematu, który porusza, może świadczyć zmiana form, w których zwraca się do odbiorcy. Raz używa liczby pojedynczej, np. czy widzisz, uderzaj, bij. A raz mnogiej, np. zabijcie, przynieście. Lechoń w Herostratesie. Nakazuje zerwanie z tradycją i obrazowo przedstawia swoje postulaty, choćby każąc zburzyć Łazienki Królewskie w Warszawie. Ale dlaczego chce to zrobić? Ponieważ kolumny zamykają mu przestronny, pełny widok. Podmiot liryczny nakazuje też zabić Jana Kilińskiego, pułkownika Powstania Kościuszkowskiego, który co można wykorzystać w interpretacji wiersza, z zawodu był szewcem. W dwóch ostatnich strofach podmiot liryczny jest najbardziej bezpośredni w stosunku do odbiorcy i wyjawia swoje najgłębsze pragnienia i zmartwienia. Ja nie chcę nic innego, niech jeno mi płacze jesiennych wiatrów gęźba w półnagich badylach. A latem Niech się słońce przegląda w motylach a wiosną niechaj wiosnę nie polskę zobaczę bo w nocy spać nie mogę i wednie się trudzę myślami co mi w serce wrastają z wątpieniem i chciałbym raz zobaczyć gdy przeszłość wyżeniem czy wszystko w pył rozkruszę czy polskę obudzę okazuje się Dlaczego podmiot liryczny wyzywająco odniósł się do tradycji? Chce obudzić Polskę współczesną, codzienną, prawdziwą. Przeszłość nie może zasłaniać teraźniejszości. To ona, zdaniem Lechonia, jest najważniejsza. Poeta poza tym tak naprawdę wcale nie zrywa z tradycją. Przecież sam ciągle się na tradycję powołuje. Wiele razy odwołuje się do starożytności. Tytuł wiersza nawiązuje do antycznej historii, poza tym odsyła do twórczości słowackiego i Mickiewicza. Chodzi więc raczej o pokazanie duchowej zmiany, zmiany stosunku do tej tradycji. Wiersz jest wyrazem głębokich obaw poety w obliczu nowej sytuacji. Chociaż odzyskanie niepodległości było upragnionym i pozytywnym momentem, to budziło ono również wiele obaw, pytań o kształt nowej Polski. Lechoń prawdziwą Polskę widzi w teraźniejszości, zajmowaniu się codziennym życiem, a nie przeszłością. Tego dowodzą chyba najbardziej znane słowa z tego wiersza: A wiosną niechaj wiosnę nie polskę zobaczę początek ostatniej strofy bo w nocy spać nie mogę i wednie się trudzę świadczy o zaangażowaniu i wielkiej trosce podmiotu lirycznego o los jego ojczyzny opracowała weronika wertelecka czytał leszek zdun zasubskrybuj nasz kanał by dostawać informacje o nowych lekcjach zobacz też inne lektury z liceum.